Sędzią pojedynku Paweł Stasiak. Paweł Stasiak ponownie w klatce jako rozjemca. Rusłan Odzemok. Runda pierwsza. Ja jestem ciekaw, ile on waży, bo tu różnica gabarytu jest duża. Tak, mamy tutaj zawodników zupełnie inaczej zbudowanych. Faktwa to nieco wyższy, walczący w czerwonym narożniku Odzemok. No, legenda głosi, że w ostatniej chwili zastąpił brata bliźniaka, który doznał kontuzji palca. No nie jest to zbyt często spotykane. Tak. Ale zobaczymy, może pokaże kawał dobrego MMA, kawał sportu. Na razie sędzia Paweł... Ale ładny ma ten prawy, już drugi raz tym prawym prostym trafia. Ale nie wiem, czy zauważyłeś palce, ma strasznie do przodu wysunięte. Tak, tak, no to też już sędzia zwracał mu uwagę. No szeroko rozstawia nogi, także no, wydaje się, że trenuje przede wszystkim. No, zobaczmy. Nie poszło to Robertowi Ceremudze. Szuka tego prawego prostego, tą lewą sobie ustawia i właśnie... Ten... Czy on nie zamknął pięści? Ten lewy prosty wypuszcza tak jakby niezamkniętą pięścią, uderza tak troszkę... Ale prawej też. Zobacz, Artur. Nie no, wydaje mi się, że ten prawy to już z pięści domkniętej uderzał. Trzeba powiedzieć jasno, no, Rusłan Odzemok naprawdę dobrze korzysta z tych warunków fizycznych. Piękny prawy. On działa jak w zegarku. Ale widać ten spokój, tą cierpliwość na twarzy Rusłana Odzemoka, no mimo, że zastępuje brata bliźniaka, to naprawdę to jest godne zastępstwo. Tak, no bądźmy szczerzy, jeżeli słyszymy o zastępstwie... Na ostatnią chwilę zwłaszcza, tak. Jeżeli jest to zawodnik właśnie gdzieś z rejonów Ukrainy, no to mamy wątpliwości, czy ten jego poziom będzie dobry, a tutaj widzimy, że... Gość, chirurgiczna precyzja w tej prawej ręce, naprawdę robi... robotę, już kilkoma tymi prawymi trafił, lewy też dochodzi, no. I przede wszystkim widać wyczucie, o swoje nie z walką. On tutaj wie, ile może odskoczyć, ile powinien się uchylić przed ciosem zaznawanym przez Polaka. Teraz dobry prawy w wykonaniu Roberta Ceremugi, w końcu doszedł celu. No i ciągle bardzo prostymi, ale skutecznymi środkami. Ukrainiec. Jestem ciekaw w ogóle jego backgroundu, bo wydaje mi się, że albo to jest po prostu pięściarz, albo jakiś zawodnik tej mniej kontaktowej, planszowej formuły kickboxingu, bo te ciosy dwójkowe właśnie bardziej pasują nawet czy do light kontaktu, czy do semi kontaktu, aniżeli do tego klasycznego angielskiego boksu, ale muszę powiedzieć jasno, że ja jestem pod wrażeniem naprawdę tego zastępca, to jest Piotrek Korpus, wielkie brawa. No i na tą chwilę widzimy, że Polak nie za bardzo wie, jak podejść, jak poradzić sobie z dystansem i z tą taką troszkę nieszablonowością, jeżeli chodzi o Ukraińca, bo ten cios, ten prawy jest bity taki z góry. Ale jest niesamowicie celny. Tak, tak, tak. Odkopywanie nogi, próba wprowadzeń, to wydaje się dobrym sposobem na walkę. Takim przeciwnikiem, no ale na tą chwilę Polak zmienia pozycję na Mańkuta. Podchodzi z kopnięciem, ale dostaje dwa ciosy kontrujące. Teraz dobry lewy w końcu wykonaniu Roberta. Robert Ceremuga ma już na swoim koncie między innymi walkę w organizacji Strife, organizacji prowadzonej przez Artura Ostaszewskiego, znanego menadżera zawodników MMA. Na co dzień jest żołnierzem zawodowym w 6. Batalionie powierzchni desantowym w Gliwicach. Wielokrotnie rywalizował w zawodach grapplingowych. Ma formułę nogi.
startował w MMA, a także w kickboxingu, także chyba powinien wszechstronnie pokazać nam umiejętności Robert Ceremuga. I zakończyła się runda pierwsza, naprawdę ciekawa taka runda, takiej szermierki, takich szachów, gdzie często te ręce Rusłana od Zemoka trafiały głowy Roberta Ceremugi. Jestem ciekaw, jak to zapiszą sędziowie, bo ilość imponująca. Runda druga. To jest dobra kontra, trafił lewym Ceremuga. No i zagonił pod siatkę teraz swojego przeciwnika i powinien właśnie w tym momencie ruszyć. O, teraz z kolei to Ukrainie, co ruszy. Może jakiś breakdown z karate, może tutaj coś... Tak, no coś to jest takiego właśnie nieszablonowego. W wykonaniu Ukraińca. No, ja oglądam jak zahipnotyzowany. Tak. No i wtedy może też te otwarte ręce też miałyby jakieś wytłumaczenie. No. Szczególnie jeżeli chodzi właśnie o podejście tymi nogami, on wtedy jest w takim dość dużym wykroku, więc wydaje mi się, że może gdzieś tam karate. Ale nie widzieliśmy żadnego kopnięcia ze strony Ukraińca. To jest zaskakujące. Spóźnił się trochę z tą reakcją na lewy prosty Robert Ceremuga, już dwa uderzenia wylądowały na jego ustach. Piękny teraz! O! Skak Ceremuga, no zobaczymy, czy Rusłan Odzemok będzie w stanie wykończyć przeciwnika. Dobija, próbuje dobijać ciosami w parterze, ale wydaje się, że już jest wszystko w porządku z tym żołnierzem z Gliwic, że opanował sytuację i mimo, że wciąż pod naporem ciosów przeciwnika, to nie powinien dać się skończyć. No ta prawa ręka raz po raz próbuje dosięgnąć głowy rywala. Czekał spokojnie, czekał i wyczekał ten prawy. W końcu siadł na tyle mocno, że Robert zapoznał się z matą, no i potem Rusjan ruszył bardzo szybko, żeby dobijać swojego przeciwnika. Widzimy, że tego parteru też nie boi, bo mimo tego, że Polak już doszedł do siebie. O, gdzieś tam skręcanie do balachy, te nogi wysoko podpięte, garda otwarta. Lewy łokieć, słyszymy z narożnika Ukraińca. No, no na początku Ukraińc był dla nas dużą zagadką. Teraz widzimy, że nie tylko w stójce sobie dobrze radzi, nie tylko w tej obronie zapaśniczej, którą pokazał w pierwszej rundzie pod siatką, ale również w parterze. No tutaj zauważmy, ciągła presja. Tak, gość jest real deal po prostu. No. Cały czas atakuje, nie ucieka nawet do tego parteru, kiedy ma szansę wstać. No, wydaje się po prostu wiedzieć też po prostu co robi, tak? No naciska przeciwnika, nie pozwala mu się wyprostować, gdzieś go odepchnąć. Cały czas próbuje być jak najbliżej, mimo wciąż wyprostowany, czyli ta postura do zadawania mocnych ciosów. Teraz dopiero skleił się z rywalem, jest próba toczenia z gardy motylej w wykonaniu Roberta Ceremugi, jak na razie nieskuteczna, no na plecach, więc raczej będzie mu ciężko przetoczyć Ukraińca będący na plecach w gardzie motylej. To już powoli się zbliżamy do końca rundy drugiej. Rundy no zdecydowanie tutaj na korzyść Ukraińca. Jest krótki łokieć gdzieś zadawany przez
Rusłana od Zymoka. Próba ucieczki za plecy, jeżeli to się uda, jeżeli ta głowa wydostanie się teraz pod ręki Ukrainy, to będzie bardzo dobra pozycja dla Polaka, mamy to. Tylko niestety 15 sekund i to są złe wiadomości dla Roberta. Musi szybko pracować, nie ma czasu. No, taka próba od trójkąta rękoma. No zobaczmy, czy odklepie. Chyba nie. Nie, tu już za mało czasu. Tu może jakieś mocne ciosy byłyby lepsze. Aj, no złapał duszenie, nie chce puścić. Runda trzecia. Teraz próbałek Fistu. Zamknięty na siatce Ukrainiec. Bardzo blisko był siatki teraz Ukrainiec. Nie wiem, czy należało z nim wymieniać ciosy, czy nie lepiej byłoby właśnie klinczować, iść po nogi, starać się obalić. Trzeba szukać tutaj skończenia przed czasem, a jeżeli chodzi o Polaka, skończenie przed czasem chyba najłatwiej będzie uzyskać w parterze. No tak, no już zauważyliśmy, że Ukrainiec aż tak tego dobrego parteru nie ma. Dał się gdzieś wejść sobie za plecy, także on powinien poszukać. Ma jeszcze niecałe 4 minuty Robert Ceremuga. No pierwsza runda dość równa, no dużo tych ciosów Ukraińców, więc nie wiem, jak sędziowie na to spojrzeli. No druga runda zdecydowanie na korzyść zawodnika Korony Kielce, więc wydaje się, że runda trzecia powinna przede wszystkim przynieść nam o wiele więcej agresji ze strony reprezentanta Polski. Teraz akcja lewy na lewy. Ale widać już zmęczenie i po jednym, i po drugim, ponieważ te ciosy są nieco krótsze niż w poprzednich rundach. Coraz częściej nie dochodzą. Ten prawy Ukraińca też bity już coraz bardziej tak, bardziej góry. Ta kocia łapka. Tak, taki cios młotkowy wręcz. Teraz dobry prawy w kontrze wykonanie Polaka. Niecałe 3 minuty do końca, no i to jest właśnie czas, kiedy należy podkręcić i starać się przełamać przeciwnika. No widzimy, że tutaj jeden i drugi walczy o wygranie tego trzeciego po prostu starcia. Niekoniecznie o to, aby wygrać walkę przed czasem. To znaczy, że raczej są pewni, że wygrali chociaż jedną z wcześniejszych rund. Bądź są już na tyle zmęczeni, że nie potrafią wdrążyć taktyki, którą mówił narożnik podczas przerwy. Wydaje się, że trzecia runda o wiele piękny, teraz lewy, poprawka prawym. Tak. Dalej, atakuj. Ale nie poszedł za ciosem Ceremuga. Nie puszczaj spod siatki. Wydaje się, że pola w trzeciej rundzie tutaj jak na razie przeważa. Dużo więcej celnych ciosów, celnych kopnięć. Ukrainiec jakby już odżyło, tak jak wspomniałeś, te trudy kondycyjne bardziej nawet niż żołnierz z Gliwic. Oj, co się stało? To już będzie koniec walki. Koniec. A jestem ciekaw, jak to wyglądało na kartach punktowych. Natomiast Robert Ceremuga wygrywa przez techniczny knockout w rundzie trzeciej. No niesamowity zwrot akcji, jeżeli ktoś powiedziałby mi, że ta walka skończy się poprzez kopnięcie w łydkę, to nie uwierzyłbym.
Zwycięzcą walki w trzeciej minucie, 54 sekundzie trzeciej rundy przez TKO zostaje Robert Ceremuga!